Siema, witam was w kolejnym odcinku z zagrami do Binding of Isaac Afterbirth. I dzisiaj gramy sobie normal moda, grając postacią Kane'a. Znowu nie, znowu Kane'a mi się jakoś rapić nie chce. Zróbmy takiego szybkiego switcha, new run, jeszcze raz normal. Niech się trafi coś innego, nie chcę grać tą samą postacią co grałem wcześniej. Na szczęście nie Lost, bo bym i tak nim nie grał. Mamy Lilith, czyli całkiem wpytę, ponieważ mamy Inkubusa i oczywiście Box of Frenzy, któremu możemy sobie naszą ilość familiarów podwajać, więc kilku familiarów byłoby fajnie też zgarnąć teraz podczas tego rana. Dodatkowo zgarnąłem teraz Magnet Tearsy, które będą przyciągać przedmioty, które nie są jakoś tak bardzo super, no ale się trafiły, więc niech są, już mi się nie chce tego rolować 15 tysięcy razy. Dostałem Trinketa. Crack Dice, za każdym razem jak dostanę w mordkę, to odpala się efekt któryś z kostek, więc może to troszeczkę nam zamieszać w grze. W sumie nie wiem, czy by tego nie wyrzucić, chociaż w sumie, nie wiem. Czy zależy jaka się włączy, nie? Jeżeli się kuźwa włączy kostka na zmianę przeciwników i na jakichś rakowych mi zmieni, to będzie źle. Chociaż w sumie D4 tutaj nie ma, chyba D4 to robiła. O, kluczyk jest ładnie. Podoba mi się. Nie wiem, tu jest D6, 20, 8 i 12. To kojarzysz 6 i 20, a tych dwóch tak trochę średnio. Może bym, jakbym zobaczył sprite'a tego itemu, to bym wiedział o jaką kostkę chodzi, ale tak z opisu to troszeczkę nie bardzo. No, jak jestem Trinketa, a czy Trinket, Tarot Karta The Lovers, który mi da dwa serduszka, jak będę już potrzebował. No, raczej mi się nie przydasz dość prędko, ponieważ i tak mam jednego kontenera. Więc mógłbym wyregenerować tylko pół serca, a probably jak będę już na takim stanie to zdechnę. Okej, co to kuźwa było? Czy jakaś z tych kostek zmienia... To było dziwne, troszeczkę dobre. Ja sobie sprawdzę te kostki za sekundkę wszystkie, jakie są. Bo ja nie jestem pewien, co one dokładnie robią, a chcę mieć świadomość. Co jest kuźwa? Dobra, nie, ja sprawdzam. Search anything, D20. D20 to jest to ciulne dziadostwo, które zmienia. No tak, to co zbiczuje itemy, a D8 jest gdzie i co ona robi. D8 to jest takie dziadostwo. Aha, D8 roluje statystyki. To w takim razie, która z kostek mi zmienia te przedmioty w grze tutaj? Te struktury? D20 dostała jakąś dziwnego reworka, czy co? Czy D6 może? D20. No nie. D6 na pewno nie dostała nic. Dobra, ja nie wiem. Ja nie wiem, po prostu się wszystko switchuje, nie mam pojęcia dlaczego. Cholera to wie. Idziemy dalej, to się tak powinno dziać, więc niech się tak dzieje. Nie no, ale szczerze to naprawdę nie mam pojęcia, czemu tak się kuźwa to dzieje akurat. Bo żadne z tych kostek, które tam wyczytałem, nie ma takiego efektu, żeby był... Au! Dobra, Magnet Tearsy są niedobre. Z takiego powodu właśnie, że kuźwa naściągają potem przeciwnika w naszą stronę i ciężko jest trochę przed nim uciekać na leki. Spróbuję coś z tym ograć. No i na pewno muszę sobie zwiększyć jasność, bo tak mi słońce napierdziela, że ja nic nie widzę na tym monitorze. O, dobra, dawaj, tak niech się świeci, kuźwa, jak kutas z Kapitana Bomby, dawaj. Little Steven, lecimy. W sumie czasem jakąś bombkę do wysadzenia tej skałki, niebieskiej chyba nie bardzo. Trochę średnio. I głupie słuchawki, są już chujowe. Wziąłem już te gówno. Nie polecam. Dobra, co ja chcę zgarnąć? Tutaj na pewno iść nie chcę, ponieważ mam tylko pół czarnego serca, tego bym nie chciał marnować, ponieważ jeszcze dealisy będą. W sumie dobrze dostaliśmy teraz tego Little Stevena, ponieważ będę mógł go podwajać. W sumie mam tearsy, które przyciągają się do przeciwników i mam tearsy, które homują przeciwników. Okej. Czyli duża szansa, że po prostu jak ja nie trafię, to tam albo przyciągnie przeciwnika do siebie, albo się po prostu będzie do przeciwnika ciągnąć. Nie, to jest gówno. Tego nie chcemy, chyba że żeby sobie raz użyć w jakimś miejscu, ale na razie nie mam pojęcia, gdzie bym mógł to wykorzystać. Kuźwa, to jest ciekawe. Znaczy, to mogłoby być fajne, jeżeli by były dwa sloty na itemy aktywne.
Nie wiem, czy będzie coś takiego kiedykolwiek w Isaacu, ale jakby coś, jakby... jak mieć jeszcze bateryjkę, która tam sprawia, że co jakiś czas się ładują te charge na itemie, albo jakby mieć chociaż mitrę jakby mieć i mieć dwa aktywne itemy, to kuźwa z Lilith by tu się ciorało nieźle z tym monster manualem. Mógłby być to pogrom taki niestety. O, albo na grid modzie po prostu zamiast tych bateryjek, o kuźwa. To byłoby dojebane, bo Lilith i tak na grid modzie już jest zajebista. Dobra, zmarnowałem kuźwa wszystkie czarne serca. Tu będzie w sumie probably secret room, ale i tak nie wiem jak rzucić przez ten kamień. I tak Lilith już daje mocno radę na grid modach. To jakby jeszcze kuźwa dać dwa sloty na itemy i monster manual, to by po prostu czyściła wszystko. Nie potrzebowała nic by nic więcej. Dobra, nie mam żadnej bombki, przydałyby mi się dwie dokładnie. Niech tu będą bomby, fuck you. Mam jedno serce. Czy ja chcę iść na bossa? W sumie nic innego nie mam do roboty, więc no muszę iść na bossa. Okej, to nie jest trudne gówno. Wystarczy, że się będę odsuwał jak popierdziel i nie biegnę w jakieś pająki, co będzie respić. I powinno być K. Chociaż drugi smutek jest taki, że Devil Dealu będzie deal, to nie mam czym zapłacić. Chyba, że dostanę piżamki, to będę miał czym zapłacić. Dzień dobry. Ale i tak nie ma nic ciekawego, więc mogę to olać. Chociaż w sumie za jedno serce latanie i spektrale. Dobra, dla latania. Niech ci będzie, zobaczymy teraz, czy na lataniu mogę się coś zgarnąć tutaj, jak się przejdę po tym całym piętrze, bo nie pamiętam, czy nie było czegoś środkiem za jakąś dziurą, czy za jakimiś kamieniami, nie wiem, zerknę tylko na szybko, tak żeby wiedzieć, do Curse Roomu sobie wejdę, ponieważ będę... Stracę zdrowie tylko za wyjście, więc mogę sobie wejść, speed up, okej. Okay. Okej, nie straciłem żadnego zdrowia, niech wam będzie. Mi się całkiem podoba taki deal właśnie. Bombki by się przydały tylko, kuźwa, nie mam jak bombek. Stać w sumie jedną bombkę mogę zrobić, dobra, jedną bombkę mogę. Bo tu nie chcę tracić zdrowia, żeby to wysadzać po prostu. A tu była gdzieś niebieska skałka, prawda? Tu była niebieska skałka. Więc, jep. Aha, dobra. Wait. To się nie zatrzymuje na kamieniach. Dobra, nieważne. Nie wiem, czy tak było zawsze, czy ja zapomniałem, czy nie było, czy coś. Nieważne. Chciałem wysadzić skałkę, coś mi troszeczkę nie piekło, powiem. Myślę, że chociaż to się zatrzyma na tej ścianie, na tej ściance spokoju całej, ale kuźwa. To naprawdę leci przez wszystko, aż nie trafię na jakiegoś przeciwnika, czy coś. Ich trudno, dobra, szkoda troszeczkę, że tak się stało, no ale kij. Ich szanić to już. Mam na razie sporo soul heartu, więc... Może aż tak nie potrzebowałem tego dziedzictwa. Little Larva, dobra, sobie sprawdzę wszystkie trinkety, których nie kojarzę tego. The Stirring Pulse now give you a blue fly, okej. To może być spoko opcja, o ile jakieś gówno się pojawi. Ale z drugiej strony w sumie mógłbym się też ranić. I używać tamtego trinketa na rolowanie itemów w treasure roomach. Tylko w sumie to nie jest jakaś... Nie wiem jaka jest szansa, że DCX akurat zadziała, a pewnie bym musiał się dużo razy zranić, więc nie wiem, czy to jest tak bardzo opłacalne. A nie mam pojęcia. Dobra. Wysadźmy na razie wszystko, co możemy. Kluczyk i soul heart brzmi całkiem w pietę. Całkiem spoko dwa itemki. Znaczy dwa pick-upy, tak bardziej, żeby być szczegółowym. Fuck you, oczywiście już tego soul hearta zaraz stracę. Nie, dobra, straciłem tego soul hearta, nieważne, ja nie wiem jak unikanie. Nie wiem co to znaczy unikanie, więc nie unikam. Taka moja życiowa dewiza. Zaraz się na rękę wbiję, zobaczę co tam jest ładnego. Gdyż w sumie to jest zwykła arena, więc prawie nie będzie nic ciekawe. A kuźwa. No dobra, bym chciał powalczyć w sumie o to. Szkoda, że ta bateryjka nie jest tam. Dobra. Oczywiście dostałem kuźwa wszystko co najgorsze co mogło być. Dobra, nie no, najgorsze to mogły być trzy super troll bomby, chociaż były pająki w jakiejś skrzynce. To była tragedia z tymi skrzynkami niestety. Kuźwa, trzy skrzynia, to jest naprawdę jest bardzo mała szansa, że wyleci cokolwiek fajnego z tych czerwonych. Ale jak już wylatują takie zajebiste itemy. No więc według mnie warto sprawdzać. Inna sprawa jest taka, że za chwilę zdechnę. Ponieważ mi te magnetyczne łzy ściągają wszystko w jedną kuźwa stronę. I ebit nie ogarniam.
Jak to wszystko się wiksuje na ekranie. Dobra, przydoby zwiększyć sobie damage, chociaż żeby to te łzy chociaż żeby zabijały. Żeby po wystrzeleniu one tam leciały sobie i niszczyły wszystko w sekundę, żeby nie, żeby ci przeciwnicy nie zdążyli do mnie dolecieć. Przydałoby się tak. Kuźwa, okej, czyli jak co, jak robak jest zielony i mruga sobie, to ma dwa robaki w środku, fajnie. Tak naprawdę zapomniałem, jakie są, jacy są przeciwnicy tutaj śmieszni, jakie są modyfikatory do nich. No chyba, że to jest Afterbirth i nie widziałem nigdy wcześniej tego typu, więc to też może być powód. No ale nie jestem pewien. Czy było, czy nie? To jest ciekawy item. Holy shit. Czy to będzie Secret Room? Probably. Albo nie. Okej. Okay. Nie, to nie bez łaski. To jest fajny item, yep. Ponieważ będzie taki strzał jak z Crack the Sky leci w przeciwników, jeżeli trafimy w nich taką łzą świecącą na niebiesko, taką właśnie. W sumie jest fajny efekt tego. Dobra, to wysadzić. Okej. Okay. I gówno w środku, jak najbardziej. Liczyłem, że te są harty. Naprawdę nie chciałem żadnej skrzyni albo ani nic. Chciałem są harta po prostu, bo nawet jakbym miał teraz Devil Deal, to nie miałbym czym zapłacić. Rules karty do dupy. Tu w Spade mam dużo kluczy, więc podwoję je teraz, niech będzie. A jeszcze tu jest kartka. A, to jest ten mój Lovers, dobra. Niechaj będzie. W sumie ja nie użyłem tego boxu Frenza nigdy, chyba że trafię już na bossa. No albo na jakąś arenę czy coś. W sumie powinienem to odpalać co jakiś czas. Ja to tak bardzo staram się oszczędzać. Nie wiem kuźwa dlaczego. Czy to się ładuje w 4 pokoje? Mich. Dobra, zabić to gówno, ponieważ tu ma tyle zdrowia, kuźwa, że to ginie 3 lata. Dobra, gibin, bi, to po ryju. No, bo nie. Albo to ciebie walnie w ryj, bo byłby coś kupą. Halo damage'u, czy ja nie robię damage'a, czy to ma miliard zdrowia po prostu? Może to się kuźwa regeneruje po cichu, jak nie patrzę, co? Ja wiem, że tak jest na pewno. O, wyregenerował się jak cholera. Tak, dajcie mi. Dobra, ty jesteś kupą. Wolałbym... A, jedną muchę sobie zrespieszczę. Uziu, ale fajnie. I teraz lecimy z tym pieniędzem, podnosimy 14, kuźwa, czemu nie jeden jeszcze? Do sklepu i tak idę. No więc z tymi 14. Hech, ale tu nic ciekawego nie ma nawet dla mnie. Okej, nieważne. Liczyłem na coś fajnego. Pigułem mógłbym kupić, liczyć na są harty. Paralysis. No gówno troszkę, dobra. Niechaj będzie. Dobra, idę z tym. Idę z fejkowym penisem do przodu. Z counterfeitem, kuźwa. Będę pieniędzy sobie respił. Znaczy zwiększał, nie respił. Dobra. Od tego teraz fuck, odsunąć się, bo tu się robi niebezpieczne. Tak. Devil Deal, którym jest... No nie. Ja tu zdechnę. Tak się kurwa nie robi. Tak się nie robi też. Tak się tym bardziej. Nie. Wydupiej. Idź w dupsko po prostu. Ja cię nienawidzę, Krampus. Ty gównie, kuźwa. Zawsze się chuju zrespisz. Jak ja nie mam żadnych serc i wchodzę do Devil Roomu nie wiem po co. Skoro i tak nie mam czym handlować. Nienawidzę cię gównie, rozumiesz to? Rozumiemy się, kurde. Więc idź sobie już. Szczeźnij w sekundę. Nie chcę cię tu widzieć, ziom. Wypierdalaj. Okej. Okejka, daję okejkę. To jest kupą. Wolę już swoje box of friends'y normalne. Nie mam zdrowia na nic. Dobra, nie wiem, tutaj. Ratujcie mnie. Fuck! Co to było? Gdzie to się pojawiło? Halo? Super. Z racji takiej, że nie wiem, gdzie jest Secret Room, to zobaczę, czy tu jest możliwość. Nie, tu nie ma możliwości, czyli probably tutaj. Tutaj już może być. Ach. Proszę, bądź Secret Roomem. Please. Tonks? Nie bądź gridem. Tonks?
Możesz są harty dawać? Daj mi coś ładnego. Daj mi coś, co mi da zdrowie. Boję się tej skrzynki, tej czerwonej. Otworzę ją jako ostatnią. Dobra, bierz moje wszystkie klucze. Otworzę to na wszelki, tak już, żeby nie zapomnieć. Okej, dziękuję. Wyszło w pytę całkiem. Nawet dużo... Mimo to, że ty tyle kluczy zmarnowałem. I tak jest spoko, ponieważ ten Soulheart może mi uratować dupsko. Czerwony cwel. Okej, pigułki. Daj ostatniego tego, daj coś ładnego. Fajnie. Liczyłem, że coś jeszcze dropnie ładnego. Bombs are key. Daj coś ładnego jeszcze. Okej. Taksy. Średnie, mech na 10. Dobra, aha, nie mam bomby, dobra. Daj coś jeszcze, daj coś, daj ploks. Fuck. Dobra, jeb się. Chciałem jeszcze go wysadzić na koniec, a mi się zmieniły bombki. W sumie dobrze mi się zmieniły, ponieważ... Jeszcze jedno skrzynię mógł mi dać. Dobra, mamy Soulhearta więcej, mamy 0 kluczy. Miałem całe, nie wiem, 12 miałem jak mnożyłem, to coś koło tego bym miał. Trochę zmarnowałem. Karta to jest Lovers jak coś. Ja wiem, że moje dupsko zasłania wam karta, jaka jest aktualna, ale mam Lovers. Która mi się do niczego nie przyda. Chyba, żebym znalazł pokój z Eternal Heartem, czy z Black Heartem. Secret pokój mi chodzi. Ponieważ probabilnie, że tam się Loversa użyje, to one, te serca się zmienią na te, na Eternal albo Black Heart, albo na te, albo jeżeli będzie Soulheart, to na Soulheart. Wiecie, o co chodzi pewnie. No bo jak są pokoje takie, które mają z góry zdefiniowany rodzaj serca, jaki może w nich być. Jeżeli po prostu użyjemy jakiejś karty, która daje serca w takim pokoju, to te serca zmienią się na takie, które ma ten pokój przypisany. Trochę zagmatwałem, ale mam nadzieję, że rozumiecie. Dobra, Pyromaniac jest spoko, o tyle, że wybuchy są na wybuchy jestem teraz niewrażliwy. No leczyć nie ma się jak za bardzo tymi bombami, ponieważ nie mam kontenerów ani jednego nie mam, więc troszeczkę ograniczone użycie tego, ale i tak jest pyta. No i 5 bomb dostałem oczywiście, 5 bomb całkiem spoko. Bo mam zero. Dobra. Empress mi się bardziej przyda niż Lovers. A tak więc idziemy z nim. Dobra, naprawdę chciałbym, żeby mi się damage zwiększył. Ponieważ jeżeli jedyny mój teraz... mój item, który mi zwiększa troszkę damage outputu, to jest ten... Ten właśnie Holy Shot. I to tak trochę średnio wchodzi, więc... zwykły damage aby się przydał jak najbardziej. No, to jak już to wejdzie, to działa spoko, ale to jest dość rzadkie. Więc coś ładnego by się przydało, takiego. Nie wiem, chociaż Champions Belta lepiej byłoby dobrze co nawet zgarnąć. Chociaż to. Jeżeli nie widzę ani Champions Belta, ani sklepu. A tym bardziej Champions Belta w sklepie. A wracać mi się tak trochę średnio. Jeb się. No okej, okay, na szczęście ten... Okej. Na szczęście Chemium Conception zadziałał. I mamy teraz Little Brimstone'a do końca gry. To jest zajebiste, że Lilith ma taki item. Na Lilith to jest naprawdę OP kuźwa połączenie. Z racji takiej, że możemy tych familiarów sobie mnożyć. Więc z nią to działa po prostu wykurwiście. Dobra. Powinno mi się udać to zabić. W sumie mogę stać w jednym miejscu i nic nie robić. Ponieważ Spectral Tearsy. Nawet mogą nie odpalać tego. Tej karty. To jest czad, który daje czerwone serca. To mnie zabije. Więc no nie, niestety. Dobra, chodź czadzie. Liczę, że dostanę coś ładnego, co mi pozwoli te serca spożytkować, te czerwone. Naprawdę potrzebowałbym coś, co mi jeszcze też zapewni... Jakieś źródło Soulheartów. Szukamy Secret Roomu, czy czegoś tam? Spróbujmy najpierw Secret Roomu. Jeszcze sklepu ewentualnie mógłbym poszukać. Tutaj nie, a tutaj może będzie? Tak, tu będzie raczej. Ta kartka to ten Lovers, który mi się nie przydaje, okej. Okay. Dobra, nie, wracam się na arenę, raczej na arenę, na Arcade Room na pewno. Ponieważ tam może być maszynka, albo może jej nie być. Dobra, gwałcę jego. On mi może dać coś ładnego.
Okej, okay, Soulheart jak najbardziej. Empressa też wezmę Overloversa, więc spoko, że zostałem. Okej, okay, dziwne, że jeszcze nic nie drofną, ale może teraz coś... Teraz daj coś ładnego. Okej, okay, Soulhearty. W sumie Soulhearty niż item brzmią w pytę całkiem. Okej, okay, ale dostałem też lunch, więc zdrowie mi wzrosło cholernie teraz. Fuck. Już się go nie da dwa razy załadować? Nie no, musi się dać. Chyba coś zdupiłem po prostu. Dobra, wysadzić go w dupę. Bombki, nice. Okej, okay, serce zregenerowane. Lakap? Dwa lakapy, what the fuck? 15 centów, dobra. Rozwalę go, po 15 centów chcę mieć na jakiś sklep ewentualny i nawet jeszcze mi się odblokował Secret Room. Nice. Centy, spoko. Dobra, przyciągnij je. Okej, okay, na te działa, na tamte już nie. Ech, za daleko kuźwa są, dobra. Sklepu czy chcę szukać, to mogę nawet poszukać sklepu. Powiedzmy, że może mi się przydać coś takiego jak sklep. Więc pójdę sobie. I secret, super secret room byłby dobry do znalezienia. Bo tam mogą być właśnie te pokoje z sercami różnymi i bym tam Loversa odpalił wtedy. Jakby się wylosował. Okej, okay, od tego ostrożnie, bo tutaj kuźwa są wszystkie obiekty na tym, na tym, w tym pokoju są kuźwa wybuchowe. A to niezbyt dobry znak. I jeszcze bomby dostaję, więc to też jest niedobry znak. Dobra, z nim nie powinno być problemu jakiegoś większego. Pieprzony grid. A, widź, w dupsko, nie. Szkoda, że nie ma naładowanego Box of Friendsów. Byłby zdech pół sekundy. Śmiedzi. No i takim sposobem właśnie pozbyłem się dużej ilości Soulheartów. Dobra. Where może być Secret Super Duper Room? Tutaj bym obstawiał najbardziej. Dobra, serio, jest cholernie gorąco, muszę się napić wody. Tylko najpierw wysadzę tu. Dobra, to jeszcze na górze tutaj jest duża szansa, że będzie. Albo i nie. Zazwyczaj są blisko pokoju z bossem. Więc na lewo od pokoju graniczącego z bossem. Maybe. To jest mój kolejny bet, że tam będzie. Fuck. Z czemu ja wbiegłem to ognisko, kuźwa, nie mam pojęcia. To tutaj musi być, nie ma chuja. Albo nie. Tutaj już jest chyba mała szansa, ale... No, jest mała szansa, była mała szansa. Dobra, nie wiem. Nie chcę mi się wracać tam już. Jeszcze w jakieś ogniska wbiegnę i co się wtedy stanie? Okej, okay, let's go. To the next floor. Dunk depths. Dunk climate. Dobra, ciemno jest na ekranie i ciemno jest... Znaczy ciemno, pfu. Jest ciemno na ekranie i słońce mi się odbija od monitora, więc jest kuźwa naprawdę teraz taki... Nic nie widzę, overload. I się wjebałem w gówno overload i mam... Jestem na strzała chuj w dupę. Tak zwany. Nie, tak, bier to, żyj, pączku krocz. Deadcat ratuje mi dupę. Właśnie w tym momencie. Deadcat uratował mi żyć. Co w sumie jest dobrze. Okej, okay, tak. Zajebiście. Przynajmniej pierwszy damage up. Jakiekolwiek serca dostałem. Jest okej. Okay. Jest fajnie, te piętro już się wydaje całkiem dobre. Już jest całkiem udane. Ponieważ te dwa itemy były mi bardzo, bardzo potrzebne. No i oczywiście Deadcat to jest jedna trzecia bycia gapiem, więc... Więcej kocich itemów blocks. To drespi muchy przy obrażeniach, czy to drespi muchy kiedy? Chwila. Tam jest virus, widziałem. Tak, jak ja dostaję damage. Spoko, niech będzie. Ja dość często dostaję damage. Chyba mi się to bardziej przyda niż counter penny teraz. Wheel of Fortune. Nie. Nie aż tak użyteczne. Virusa oczywiście wezmę. Łyp. Teraz mam troszeczkę mało prędkości. Czuję, jakbym kuźwa się toczył. Jaki mam prędkość? Jeden, jej. Virus jest chyba slowdownem, o ile pamiętam. Tak jest chyba? Tak chyba jest właśnie.
Dobra, tam było takie miejsce, w którym mógł być Super Secret Room. Więc chętnie zobaczę. Albo i nie. Ale wolę sprawdzić. Tak, nie widzę mapy, więc nie będę go szukał. A po prostu jak będę widział takie charakterystyczne miejsce, to będę tam stawiać bombkę. Dobra, czy jest jakaś niebieska skałka, ponieważ jest ich dużo tu zwykłych, nie ma niebieskich, okej. A szkoda, ja bym chciał, ja bym liczył na takie skałki. Kluczyk kolejny. Właściwie jeszcze nie było treasure roomu na tym piętrze, nie? O ile pamiętam, bo ja naprawdę nie pamiętam nic, jeżeli nie mam mapy. Ale nie pamiętam, ale chyba nie było jeszcze żadnego treasure roomu tutaj. Dobra, trochę zagrałem grę ciszej, bo na tak drze mordę u mnie. U was to troszkę podgłośniłem, bo ktoś mi tam napisał, żebym podkręcił volume, więc... Minimalnie zwiększona, jeżeli jakieś poprawki jeszcze, to mówić mi, Plox. Dobra, troszkę się muszę wrócić teraz i zobaczyć, gdzie było jakieś zejście. Chyba tutaj w dół będę musiał iść. I tutaj w dół będę musiał iść. Jak najbardziej, coś tutaj jest właśnie. Jest gówno czarne. Misze gisze. Liczę na gisze. Okej, tu jest nawet przejście dalej, okej, spoko. Jest i mój treasure room i mam kolejny kluczyk, nice. O kuźwa, ja bym to wziął, ale to będzie taki wielki slow. Będzie masywny, kurwa, slow. Troszkę się tego boję jednakowoż. Nie wiem, czy ja jestem w stanie tak bardzo się spowolnić. Spoko, zdrowia bym miał więcej, no ale wiecie, jak to niszczy wszystko, jeżeli nie możesz uciec przed strzałem przeciwnika. Chociaż z drugiej strony bym to wziął, żeby healować z diabłem i tam bym liczył na jakieś... I tam bym liczył na jakieś ewentualne speed-upy. Zaraz, gdzie mam w ogóle iść? Dobra, nie, biorę to. Biorę to gówno, bo czuję, że mi się przyda. Będę teraz wolny jak shit. I już widzę, że nie włączyłem... Missing Hada nie włączyłem, tak? Chyba włączyłem ostatnio na pół odcinka, a teraz nie włączyłem w ogóle. Łapka w górę za to, dla mnie, ode mnie znaczy. Sam sobie daję łapkę za to. Widzę, że quality content. Yep. No i gdzie jest mój boss, kuźwa? Tam jest jakiś... Jakaś wyrwa, nic nie tam. No, czyli kaś tutaj. Tylko się muszę później uporać z tymi nightami niedobrymi. Dobrze mam, że mam tego, że mam Little Greenstone'a. Ponieważ dzięki temu nie muszę akurat się skupiać na tym, żeby ich obchodzić i strzelać im w tyłuba. Tylko mogę po prostu lać tym laserem i tyle. I później umierałem, śmiecie głupie. W sumie ten lardasz tak mnie nie spowolnił. I tak byłem wolny na tyle, że nie wiem, czy różnicę zauważam teraz. No a w sumie... Trochę więcej zdrowia nigdy nikomu jeszcze nie zaszkodziło. Więc raczej wyszło na plus wszystko. Jest i boss, hello! Yep. I kuźwa, ile familiarów teraz? Miliardy. Dobrze, że miliardy, bo to one jedyne coś robią. Fajne jest to, że je podwijamy familiarów. No fajne jest ogólnie to, że Incubus przenosi efekt naszych łez. Czyli teraz mam praktycznie dwa razy większą szansę na ten holy shot. Bo mam dwóch Incubusów, więc to jest akurat zajebiste. Jej, best devil roomu. I Little Gish dołącza do naszej kompanii wesołej, małej gromadki. To jest naprawdę kuresko gorąco. I się ciężko myśli przy takiej temperaturze. Witamy w moim pokoju w lato. Dzisiaj można ugotować, znaczy jeszcze nawet nie ma lata, a już tragedia. Okej, okay, tam jest skrzynka z kolcami, to nie jest zwykła skrzynka, weź tam nie wbiegnij przez przypadek. Tutaj możesz wlecieć, bo tutaj mogę być częściej do Gapiego, albo i kuźwa nie. Because Penny is Chief D. Nie damy ci częściej do Gapiego, nie potrzebujesz ich, nie masz dotkata wcale. To po co ci damy jakąkolwiek część? Nie, nie, nie potrzebuję. Zero, nie ma części, zero, wydupiej.
Idź w życie. W sumie też bym to chciał otworzyć. Ale mnie boli to, że mam ostatniego Zoharta teraz. A Deliruma bym chciał jednakowoż dostać. Fuck! Nieważne. Chyba nie zostało pół Zoharta, ale nie jestem pewien, czy jakikolwiek jest. Dobra, jeszcze mam szansę na Deliruma, tyle powiem. W sumie mogłem tego Missing Hada odpalić i pamiętać o nim. To bym wiedział, czy mi się szansa na Deliruma zmniejszyła, czy nie. Czy tu zwiększyła, tak. Zmniejszyła. Jakby się zmniejszyła na tym po lewej wtedy, to bym wiedział, że już nie mam... Że już nie mam Zoharta. Bo ona tam się na szczęście na bieżąco aktualizuje. To mnie zabije, ale dobra. Potrzebuję czegoś, co mnie zwiększy damage output. A gra mi nie chce dawać normalnych damage upów. To jest smutne. Jestem kuźwa jednego. Na całą rozgrywkę, więc na pewno nie idziemy już na żadnego hasza. Dobra, teraz na pewno już nie mam szansy na Devil Room taki wysoki, jakbym mógł mieć. Na pewno się teraz zmniejszyła, to tego jestem pewien akurat teraz. Ale jeszcze jest tam minimalnie coś zostało. Ponieważ te obrażenia dostałem nie na bosie, tylko na piętrze, więc jeszcze jest tam jakaś szansa, że... Że na bosie nie dostanę, mam teraz czarne serce, więc... Po prostu spróbujmy tego nie spieprzyć po prostu. Spróbuj to wykorzystać dobrze. Dobra, to jest... denerwujące główki, to są. Mam teraz tyle hajsu dostaję. A... Nie mam czego sklepa kupować. Ej. Tam się gówniak zrespił tutaj przy nas, widzicie go? Widzicie mojego karakana, który podpierdziela serce? Dawaj mi to. A dawaj mi to, kuźwa. Nie. Ja się przejdę po całym piętrze, bo to jest już dwójka, nie? Jak najbardziej. Idę przez całe piętro. Dobra, gra mnie teraz za rękę trzyma. I mnie ciągnie do góry, żebym wygrał. To jest ten moment. O, fuck. Tak. Ładuj je mocno. Dobra, pająków nie chcemy. Wydupię z pająkami. Czy tam są jeszcze jakieś serca? A nie ma. Ja się przejdę po całym piętrze, żeby nie było. Tu są serca. Jasne, bier. Tu jest jakieś serce jeszcze. Bier tę połówkę. No idź tam, życiu. Jep. I jest ucha dla mnie oczywiście. Jeszcze dwa pokoje. Probably otworzę jeszcze jeden z tych pokoi, bo tam jest nie... No nie, jeszcze tu jest pokój. Po prostu przejdę po całym piętrze i... I sobie pogeneruję tych serc. Bo ja bym wolał jednak już mieć trochę serc, zanim zejdę na piętro, w którym damage liczy się dwukrotnie. Warto mieć troszeczkę tego. Tu jest pół serca, nie wiem, czy warto było. Nie było warto. Dobra, odpalam to. Centy. Troszeczkę bezużyteczne. Chyba, żebym na jakąś maszynę trafił. Dobra, to zabić. To zabić, bo to jest maska niedobra, nieczysta. Nice. I pół serca dla mnie, dzień dobry, daj mi to. Jeszcze otworzę ten pokój na dwa klucze. Bo mam sporo kluczy. Serca, jej, serca. I to Soulheart już zrobiony, nice. Coś dla mnie? Nic. Bateryki do niczego mi się nie przydadzą. Tu coś ładnego, może będzie ciebie wysadzać na większą szansę na Devil Rooma. Więcej pieniędzy, kuźwa. Ten hajs mi się do niczego nie przyda. 25 centów jeszcze dostanę, zajebiście. Albo nie dostanę nawet, okej. Śmieszkowa to, że nawet grid mi nie chciał super grid dać tego. Nawet super grid mi nie chciał dać 25 centów, miech. Okej, okręty wszystko. Tylko jeszcze takie quick przejście przez sklep, czy ja na pewno czegoś tam ładnego nie zostawiłem. Chyba, że to jest Lovers. Ej, Hierofan, zajebiście. Bym ominął taką dobrą kartę. Bolsarki, dobra, niech będzie też. Zawsze lepiej mieć więcej kluczy niż bomb. No i tyle, 31 minut. Zajęło mi dochodzenie do momentu, w którym będę mógł przejść na walkę z matką. Troszeczkę sporo, bym wam powiedział. Słońce zaszło, bo kuźwa, teraz morda się czarna zrobiła. Okej, okay. No i ciulamy. Troszeczkę muszę również być
oddalony od moich strzałów, ponieważ ten Firemind może mi pokrzyżować moje plany i mnie obić minimalnie. A zbierałem tych Soulheartów teraz tyle, żeby je mieć i żeby ich nie tracić na pierwszym lepszym bossie. Na pierwszej lepszej matce, która wbija normalny damage. Ale akurat to było się bez większego bólu, spoko. Jej. I oczywiście nie otworzył się boss rush, bo zajęło mi za długo dochodzenie do tego miejsca. Czy jak podniosę rolę, to troszkę się poprawi ta jasność? Nie. Ej, ale są hard mam od cholery, okej. Okay. A trochę się poprawiła, spoko. To się czym otwierało? Aha, kluczem, dobra. Aha, to po prostu jest kilkukrotnego użytku, nie? Tak to było. Jak to działało, kuźma? Chyba, że to jest kilkukrotnego użytku, dopóki ci item nie wyleci. Dobra. Dostałem Abla, którym jest troszeczkę głównym. Może Box of Friends go troszeczkę podrasuje, zobaczymy. Znaczy na pewno go trochę podrasuje, ale czy będzie aż taki użyteczny? No to jest Abel, więc tak trochę mech na 10. Tak? Dobra, jebaj się. Tutaj ciulamy po prostu na pałę. Nie wiem, czy mu chciałem unikać na pierwszym... W pierwszym momencie. No zawsze najlepiej to rozwalać jak najszybciej. Bo jak ja potem, przynajmniej w moim wypadku. Bo jak ja potem rozkminiam, jak to przejść, to mi to wychodzi tylko na 30% szans. Dobra. Zdrowie jest na całkiem ładnym poziomie, do tego się przyczepić nie mogę. Troszeczkę damage posysa, jak już marudzę cały czas. Ale dzięki temu podwojeniu familiarów jest całkiem wpyte. Ale zauważcie to, że jakbym nie był Lilith, tylko jakąś inną postacią, to byłby tak bardzo chujowy run. Bo bym nie miał nic, co by było damage. Miałbym tylko kilka zwykłych familiarów, którzy się nie podwajają. Nie miałbym Dark Bama i Little Greenstone'a. No i to tyle. No jeden damage, nie? I teraz handluj z tym. I to jeszcze nie jest aż taki duży damage, to jest malutki damage. Na ranę wejść mogę, więc... Zaglądnę... Dobra. Okej, dostanę Soulhearta za tą walkę chociaż. Albo nawet nie dostanę, fakt, dobra. Myślałem, że Soulheart mi wleci z Dark Bama, no ale jednak nie. Szkoda. Oczywiście więcej hajsu dostanę, no ale hajs mi się nie przydaje do niczego. No chyba, że jakiś dziki żebrak zaraz wyskoczy zza rogu i będę mógł go nafarmić. Tymi pieniędzmi. Wtedy się okażą użyteczne. Nevermind, coś dostanę. Pająka, nieważne. Liczyłem na Soulhearta. Dobra, gdzie teraz może być boss? Bardziej w lewo, czy bardziej w prawo? Bardziej w lewo na pewno jest Kersrum, który oczywiście zaliczę. Tym jest gówno. Patrzcie, jak już dostaniesz jedną kuźwa część do Gapiego, to żeby coś kolejną, to nie wiem, co musisz zrobić, kuźwa, bo mi ta gra dać nie chce tego. Głupia gra. Dobra. Okej. Okay. To przyjmę jak najbardziej. W sumie mógłbym się... Jak działają te gówna? Troszkę tu posiedzę. Nie wiem, 4 razy dostanę w mordę? Dobra, w sumie mogłem używać tego przed przejściem na łomba, nieważne. Zostaję na takim stanie zdrowia. Muszę kiedyś się pobawić tymi... Jak to się nazywało? Kuźwa, nigdy tego nie używam. Sacrifice roomami właśnie. Bo one sobie dostają własnego reworka. Ja teraz nie kojarzę, jak działają. Czy sprawdzałem tam kiedyś, ale zapominam. Jeb. Chciałem go wysadzić, bo więcej hajsu, bo mi się przyda. A tu teraz ciul taki money equals power. To było fajne. No bo wcześniej dostanę, chociaż może. Ja bym liczył. Ja bym się cieszył. Dobra, tu coś ładnego wyleciało mi. Raczej nie. Czy tu będzie jakiś secret room? Jak najbardziej. Okej. Okay. To jest gówno. Pretty Max. Pojebany głos. Dobra, to biorę. Więcej kluczów. No i tyle chyba. Już piętra więcej zwiedzać nie będę. Fuck. No i bym chciał Empressa nie odpalać, bo Empressa sobie zachowam na It Leaves. A nie tutaj, bo tu jest raczej prosty boss. No chyba, że zdechnę na nim, bo będę wchodził w swoje własne bomby. Znaczy... Co jest, kurwa?
On tak nigdy nie robił. Pierwszy raz tak mi zrobił. Ej, z kolei jest prosty przecież. Aha, bo on ciągnie do tych łez. On jest zgliszowany przez te pieprzone łzy, nieważne. To jest przykład itemu, który cię nienawidzi. Czyli te magnetyczne tirsy. I jeszcze matka, którą muszę tu rozwalić, żeby wyjść z tego pokoju. Super, dobra, przynajmniej jedna łapa. Przynajmniej jedna łapa to jakoś źle nie było bardzo. Serce, dziękuję. Książka mi się nie przyda. Dobra, wypieprzamy stąd. Lecimy, robimy rusha teraz do końca. Żeby wszystko tylko ścisnąć i przeżyć. Bez jakiegoś zbędnego chodzenia po pokojach. Bo ja sobie głupio najpierw w Sacrifice Roomie stopiłem zdrowie. A teraz mi się topi samo z siebie. Bo wchodzę głupio w strzały. Może będzie mnie kierować Dark Boom z tym. Z czadem. Flatworm czy mi się przyda? On jest fajny, ale biorę Fishhead. Jakoś mi się Fishhead widzi bardziej teraz. Okej, ale tych serc naprawdę w sumie wypada teraz sporo, więc... Powinienem być w stanie zaraz sobie odbić te całe straty, co przed chwilą... Dostałem w mordę tyle razy. Okej, nasze się zaslowało, się giszę. Nie trafił, fuck. Po co się odsuwały? What? To naprawdę mnie trafiło. Czy tak bardzo nie było, nie było pokazane, żebym był w tym. Dobra, tu dostałem mordę teraz masakrycznie. Jestem tak masakrycznie, że mi się kontenery odsłoniły, a to jest... Fuck, to jest niedobry znak. Serca. Teraz serc nie dawać Bamowi, tylko bracie samemu. Tam był sklep, czemu ja go przeoczyłem? Zabić lasta. Paralizy nie używaj paralizy. Zabij to czaszkę, dzień dobry. Użyj sobie paralizy. Bierz to, leć do sklepu. Kuźwa sklep or Rito. Potrzebuję czegoś ładnego w nim dostać. Naładować Billystone. A nie, to nie jest sklep. Ale też coś mogło być tu ciekawego, no ale nie ma. Szkoda, że pup nie wyleciał Petrified. Chociaż może kilka serc wyciągnął z tego. No ale niestety, dobra. Idziemy... Dobra, zaryzykuję tutaj. A, to jest zawsze zły pomysł, wchodzenie takich małych pomieszczeń. Naprawdę ryzykuję, ponieważ słabo się unika w takich miejscach, ale mam mało zdrowia, więc ryzykuję. O, fajnie. Ale naprawdę liczę na Zauharty teraz, a nie na Smroka. No ale okej, niech już wam będzie. Ale Zauharty też mi dajcie, albo niebieskie serce, albo tfu, tak, Zauharty albo niebieskie serca, Arek 2016. Nie! Ty głównie głupi. Jak mi to kurwa mogłeś zabrać, śmieciu. Arek 2016. Tekst kuźwa roku. Chodziło mi o czerwone, jakby ktoś nie ogarnął. Okej. No. Oddaj mi. Dobra, to tego nie trafi. To trafi. Tu mogą być serca czerwone, więc to wysadzam. Okej. Jeszcze tylko 2 centy i będę max. Max kolonko. Dobra, czy tej połówki nie potrzebuję, ponieważ i tak jak na kolejnym piętrze bym dostał już health upa za tego Eterna Harta, to bym miał tę połówkę pozostałą na nieśmiertelne Spolaroida, więc... Więc w sumie dobrze, że się nie podniosłem. Dobra, teraz full skupienie. Chyba nie chcę tego skurwić teraz przed wejściem tam. Dobra. Dobra. W sumie damage jest całkiem wpyte, tyle powiem. W miarę to okej, ale jak się włączy te wszystkie itemy, które mam? Holy fuck. Jak najbardziej.
Dwie trzecie do bycia gapim, raczej nie będzie trzech trzecich. Chyba, że jakiś magiczny Kersrum będzie w katedrze. Ale na to nie liczę nawet. Bo to jest taka mała szansa na to. Ale byłoby całkiem zajebiście, jakby tak się trafiło. Ja bym się jarał mocno. Ponieważ już dwie trzecie, na samym końcu dostałem kolejny item. Ale w sumie nawet jeżeli nie będę gapił, to i tak ten pał się przydał. Bikos, troszkę souhardów dostałem za niego. No i każdy souhard nieśmiertelność mi włącza, więc... Może to być lepsze niż te kilka czerwonych serców i tak niepełnych. Okej, wszystko darmowe, jej, dwie przeceny podniosłem, wow. Tak jakby jeszcze sklepy były. Gryderino, Uselessino. Dobra, jeszcze w sumie może być w Super Secret Roomie chyba jakiś ładny item, nie? Będę szukał. Ja chcę mieć kota. Ja chcę kota. To też wysadzę. Dobra, troszeczkę się wrócę teraz, ale kij. Po raz sadzam też ścianki, w których mogą być poukrywane sekretne pomieszczenia. Żeby potem nie żałować, że mi brakło damage'a czy coś. The Lovers. Niech sobie podniesie to wszystko Dark Bomb. Czy mogę na walkę z bossem oszczędzić. Chociaż z drugiej strony nie sądzę, żebym otrzymał od bossa tyle damage, żeby się zapuścić na taki niski stan, żeby potrzebało podnosić jakieś inne souharty. Dobra, może w sumie najpierw zamiast wysadzać tych wszystkich pomieszczeń, to będę szukał po prostu drogi do bossa. Bo ja nie widzę całej mapy i nie wiem, jak to mogą być rozłożone te sekrety. To mi troszeczkę utrudnia. Dobra, bądź gapim, proszę cię. Było blisko. Były dwie skrzynki. Jeszcze mogę Jokera dostać. O, fuck you, amnezja jeszcze. Amnezja to jest coś, czego zdecydowanie nie chciałem dostać. Dobra, czyli już odpuszczamy sobie na pewno szukanie secret roomów, ponieważ ja nienawidzę robić tego bez mapy. Jej, 99 centów. Hype. Jakby mi się miały przydać do czegokolwiek. Tutaj sobie odpalę nawet tego boksa. Bo tych horsemenów będzie łatwiej uwalić dzięki temu. What? Jednego horsemena? Nie, więcej. Nie, jeden. What? Taki dupny pokój na jednego horsemena? To myślałem, że będzie ich czterech tutaj jednakowoż. Okej, ale żebraka mogę załadować dupę. Dawaj Jokera, dawaj mi Jokera. Joker z częścią gapiego, dawaj. Wiem, że masz takiego gdzieś tu. Aaaa, fuck you. Ale full map mi się nie przyda. Znaczy, to nie jest full map i tak. Full map był jakby miał jeszcze kompas. Nie chciałem tego. Chciałem tego Jokera. Dobra, ale kuźwa, gdzie jest wyjście? Gdzie jest do cholery wyjście? Jak już mówiłem, nienawidzę, kuźwa. Nienawidzę takich momentów, kiedy nie widzę mapy. Okej, tutaj nie byłem. Myślę, że już tu byłem i tak sobie wbiegłem szybko. I się słońce włączyło, żeby mi świecić po ryju. Jej! I żeby mi było gorąco podwójnie. Jej! Dobra, podnoś to, bo troszkę mi stan zdrowia upadł. No okej, końcóweczka. Już ostatnia linia, widzicie, jak przechodzę do chesta i rozpierdzielam jeszcze tam blue baby i koniec gry. Rozpierdalaj! Dobra, damage całkiem daje radę, tyle mogę powiedzieć. Okej. Okay. Ostatnia faza to już jest naprawdę absolutnie minimum. Yep. Ale nie podoba mi się to, że on się gliczuje we wszystkie kuźwa strony i nie ogarniam, gdzie on jest. I nie podoba mi się to, że on znika, jak ja mam niewidzialność. Znaczy, nieśmiertelność. Dobra, zdrowia mało teraz, to mi się nie podoba. Dajmy to Bamowi. Bam nie dropi nic, dobra, lecimy dalej. Cztery dobre itemy, cztery dobre itemy, dajcie mi coś ładnego.
Dobra, czym jesteś? Jeb chujowe, jeb chujowe, jeb chujowe. To jest jedyna dobra rzecz. Dobra, fasola niech będzie. Ten glitchowany item dokładnie robił co, bo nie pamiętam. Muszę sobie przypomnieć, muszę sobie spojrzeć na ściągawkę. On jest w Afterbirthie czy w Rebirthie? On jest w Rebirthie, nie? Kompas, kuźwa. Bombkę odpaliłem, naprawdę? Dobra, nie, ja to podniosę i będę wiedzieć. Undefined. Wpiszę undefined. I się dowiem, że undefineda tutaj nie ma, ale będzie tutaj, o. Afterbirth the item no longer allows you to loop through the final floor, as I am error rooms have been removed from this floor. Fajnie. Upon use teleports you to one of the following. Fajnie. Czyli teleportuje mnie jakaś w dupę. Ech, wolę mieć boxa friendsa i przeżyć, niż się przeteleportować gdzieś w anusa i nie żyć. I być szybciej. No okej. Okay. W sumie głupio zrobiłem, że Glatoniego zabiłem w środku, a nie ostatniego, ponieważ Glaton nie mógł jakieś serca wyrzucić jeszcze. To swajczyłem, naprawdę. To spieprzyłem. Dobra, to będzie długa, długa droga. Plus jest taki, że mam podwójnych teraz brimstonerów nawet bez odpalania. Nawet bez odpalania Box of Friendsów. Okej, okay. Chociaż ten full map może się przydać nawet. Chyba będzie tam boss. No to jest największa szansa, że tam będzie właśnie. Fuck! No i tyle. No i tutaj zdycham. Tutaj zdycham. Fuck. Zabić to gówno. Odpaliłem jego jedynego devila. Zdychaj, kurwo. Zdychaj stąd, śmieciu. Dobra, 1/3 zdrowia im zostało. Została. Dobra, jeden zdech, śmieć, pieprzony Francuz. Okej, okay, nara. Zdych. Dobra. Jeszcze mnie zdążył dziabnąć na końcu. Soul hard dla mnie. 3 soul hardy, kuźwa. Game intensifies. Fuck. 2 soul hardy. Niedobrze, kurwa, a ja mam jeszcze tego. Jeszcze Gapiego. Ale wątpię, żeby to jedno serce mnie uratowało. Z tego deathcata. Oh, fuck you. O kurwa. O panie, poczwórny brimstone. A nie. Nie poczwórny brimstone. Jak to działa? Podwójny? What? What? Tu jeszcze był przeciwnik, nieważne. Ja nie patrzę, patrzyłem teraz na te moje brimstone'y. Bo się dziwię, że nie podwoiło go. Aha, czyli będę się po prostu ich dwóch. Dobra, prędkość trochę mi się minimalnie może zwiększy. Czyli po prostu mam ich dwóch cały czas, a jak włączam jeszcze item, to mam ich dwóch też. A nie, nawet teraz ich nie mam dwóch cały czas. Gra nie ogarnęła, gra się zepsuła. Bądź prostym pokojem. To jest kind of prosty pokój. Dobra, wszystkie serca. Tu jest serce jeszcze. Mhm. No i z tego już mi nic nie dasz, ale weź sobie. Dobra. Are you ready? Let's do this. Ja tu technę, naprawdę. Ja tu tego mogę nie zrobić, naprawdę. Seriously, mogę tego nie zrobić, bo tu będzie, może być tu źle. Fuck you. Głupi kurwa gnoju, wstrętny paskudny, karaka, nie. Nie. To się nie zaliczyło, jakie zabicie, nie? Zaliczyło się! Jej! Stary Isaac był skambagowy i nie by tego mi nie zaliczył. Jej, Afterbirth, I love you, chuju. Udało się zrapić tę grę na wszystkie dziury. Nice! Już myślałem, że to nie zadziała i będę musiał... Męczy się z nim jeszcze raz i bym go pewnie nie zabił z tym jednym sercem. Ale nie tak się nie stało, więc jest okej, okay, bo gra mi to zaliczyła. Jest w pytę. Dobra. To na tyle, jeżeli chodzi o ten run. Ile to zajęło w ogóle? 54 minuty. Masakra. Cholernie długi film. A mi jest gorąco jak gówno. I nie myślę. Muszę się komuś wyżalić. Ja bym wam pokazał termometr, ale mi się zdupił, więc... Więc on nie pokażę.
Bo nie działa. Dobra, to tyle. Dzięki za oglądanie. Zapraszam was do kolejnych moich filmów. Cześć.